Zachwycajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli. Bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, przeżywając rok modlitwy, jak pamiętamy, jest to rok z ustanowienia papieża Franciszka, przyglądamy się modlitwie świętego Franciszka, no bo przygotowujemy się też do uroczystości ku jego czci. Jesteśmy wraz z Franciszkiem w San Damiano, w małym kościółku, gdzie Franciszek klęczy przed przepiękną ikoną Chrystusa ukrzyżowanego. I tam w tym kościele rozpoczął się proces, które możemy nazwać wychodzeniem z ciemności świata i wkraczanie w światło Bożej chwały. Ten proces dokonuje się w życiu Franciszka. I tam właśnie w czasie tej przemiany, ona trwała, to nie jest jakieś jednorazowe wydarzenie, ta przemiana trwała. Tam rodzi się właśnie ta modlitwa, nad treścią której się pochylamy. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. I daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, abym wypełniał Twoją zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoją świętą i nieomylną wolę. Franciszek tam, klęcząc przed tym krzyżem, przed tą ikoną, przeżywa pewne wewnętrzne rozdarcie, pewne ciemności. Skąd o tym wiemy? Przekonuje nas sam Franciszek. Bo oto wobec mocy i chwały, którą jest sam Bóg, pojawia się przed ikoną ukrzyżowanego serce Franciszka pogrążone w mroku. Tak się modli do ukrzyżowanego: rozjaśnij ciemności mego serca. Moi drodzy, serce jest najważniejsze u człowieka, ale to ludzkie serce jest nierzadko spowite ciemnościami. Czym są owe ciemności serca? Można tu wymienić kilka obszarów naszego życia. Pierwsza ciemność to nieznajomość swojego prawdziwego ja. Nie potrafimy pojąć, kim jesteśmy w oczach Boga.
Nie zdajemy sobie sprawy ze swej niezwykłej wielkości, ze swej niezwykłej godności. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Oczywiście mamy jakieś lepsze lub gorsze poczucie swojej godności. Domagamy się przecież od innych ludzi czci i szacunku z różnych względów. Z powodu zajmowanych stanowisk, posiadanych tytułów, pełnionych funkcji i tak dalej. Ale nie znamy jednak swojej prawdziwej godności. Nie wiemy, do jak wysokiej godności podniósł mnie Pan Bóg, że nazywam się dzieckiem Bożym i rzeczywiście nim jestem. I zapominamy, do jakiego życia nas to zobowiązuje. Jak jako dzieci Boże powinniśmy żyć, jak powinniśmy postępować. Ale nie dostrzegamy również drugiej strony medalu, swego nędznego bytu, swych ograniczeń, grzeszności, które wynikają z tego, że nie jesteśmy bogami. Moi drodzy, nie wiedzieć, kim się jest, być ślepym na swą niewyobrażalną wielkość, jak również na swą niemożliwą do wyrażenia małość, to ciemności, które panują w ludzkim sercu. I o ile ten rodzaj ciemności dotyczy istoty ludzkiej jako stworzenia, tej zagmatwanej mieszaniny szlachetności, pospolitości, to jest jeszcze inny rodzaj ciemności. Ta ciemność, można byłoby tak powiedzieć, natury moralnej. To mglisty świat zła, który mieszka w ludzkim sercu. W rzeczywistości, jak pisze ewangelista Marek, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, pragnienia itd., itd. Co zresztą też wielokrotnie cytuje święty Franciszek. Moi drodzy, punkt centralny w człowieku, serce, przypomina czasem bagno, w którym roi się od popędów, od tendencji destrukcyjnych, od tendencji zabójczych i dla siebie, i dla innych. Dlatego o niektórych grzechach mówimy, że to grzechy śmiertelne, bo zabijają w nas życie Boże. Kiedy człowiek im się podda, stacza się w ciemność zła, stacza się w ciemność grzechu. Tkwi to w każdym sercu, w każdym człowieku. Choć człowiek z pozoru może sam sobie nic nie zarzucać, choć jego sumienie wydaje się być spokojne. Dlatego pytamy się dzisiaj o stan naszych sumień. Pytamy się o wierność naszemu sumieniu. Bo sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc, aby nasze sumienia były prawe, aby ich osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło nazywały złem, aby, tak jak pisze święty Paweł, umiały rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Niestety zdarza się, że w codziennym życiu wybieramy to, co dobre, ale wyłącznie dla siebie, postępując bardzo egoistycznie. Szukamy tego, co przyjemne, ale niekoniecznie dobre. I nie zawsze szukamy tego, co doskonałe, lecz niejednokrotnie popełniamy grzech. Moi drodzy, ta franciszkowa modlitwa, prośba skierowana do ukrzyżowanego, rozjaśni ciemności mego serca, przypomina słowa psalmu 19, to jest 13 wers tego psalmu. Słowa, które po wiek wieków będą zasługiwać na chwilę refleksji. Jak brzmią te słowa? Kto jednak błędy swoje spostrzeże? Oczyść mnie od tych, co przede mną skryte. Moi drodzy, te słowa stanowią najgłębszą mądrość ludzką. Niedostrzeganie winy, zamilknięcie sumienia, widoczne w tak wielu sferach naszego życia, jest bardziej niebezpieczną chorobą ducha niż wina, którą winowajca rozpoznaje jednak jako właśnie winę i ma wyrzuty sumienia. I dobrze, że mamy wyrzuty sumienia. Człowiek, który już nie widzi, że grzech jest złem,
upadł niżej niż człowiek, który jeszcze rozpoznaje swoje błędy. A przecież nikt z nas nie jest od błędów wolny, prawda? Święty Jan Paweł II podczas jednej z kateches powiedział takie słowa. Zło grzechu nie jest zupełne i można mu zaradzić, dopóki człowiek jest tego świadomy, dopóki ma poczucie grzechu. Gdy zaś i tego zabraknie, to znaczy, gdy zabraknie poczucia grzechu, nieuchronny staje się kompletny upadek wartości moralnych i groźba ostatecznego zatracenia. Utrata poczucia grzechu, zafałszowane sumienie, zakłamane sumienie prowadzi do kompletnego upadku wartości moralnych i grozi ostatecznym zatraceniem, czyli potępieniem. Zobaczcie, jak ważna jest formacja, odpowiednia formacja sumienia. Jak to się jednak dzieje, że jedni mają wrażliwe sumienie, a inni nie? Dlaczego niektóre sumienia zdają się być pomocne w kształtowaniu życia według wysokich standardów moralnych, do których zobowiązuje nas nasza święta katolicka wiara, a inne wydają się zupełnie nie przeszkadzać w popełnianiu różnych niegodziwości? Ile prawdy jest w określeniu człowiek bez sumienia? Moi drodzy, okazuje się, że nie każde sumienie działa prawidłowo. Z różnych powodów. Najczęściej wynikających z braku należytej troski o prawidłową formację, czego skutkiem jest fakt, iż sumienie przestaje we właściwy sposób odróżniać dobro od zła, staje się błędnym sumieniem, sumieniem wypaczonym. Dzisiaj coraz częściej i coraz silniej podkreśla się tezę o nieomylności sumienia, o usprawiedliwiającej sile sumienia subiektywnego. To znaczy, jeżeli mi sumienie nic nie wyrzuca, to znaczy, że jest wszystko okej, prawda? Bo mi sumienie nic nie wyrzuca. Ale w tym momencie pojawia się pewna sprzeczność. Oczywiście człowiek zawsze musi iść za jasnym głosem swego sumienia, a w każdym razie nie powinien postępować wbrew swojemu sumieniu. To jest bezsporna teza. Inna sprawa. Czy sąd sumienia lub coś, co uważam za taki sąd, zawsze jest trafny? Czy zawsze jest nieomylny? Czy samo stwierdzenie, że postępuję zgodnie ze swoimi przekonaniami, jest prawdziwym stwierdzeniem? To znaczy, czy to jest słuszne, że ja postępuję zgodnie ze swoimi przekonaniami i mam spokój sumienia? Gdyby przyjąć taką prawdę, oznaczałoby to, że nie istnieje prawda obiektywna. Przynajmniej w sprawach moralności, religii, a więc w sferze właściwych fundamentów naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że sąd sumienia jednych czasami pozostaje w sprzeczności z sądem sumienia drugich. Istniałaby zatem jedynie prawda konkretnego człowieka, a nie byłoby prawdy obiektywnej, prawda? Każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoją rację, prawda? Wobec tego, skoro każdy ma swoją rację, to moje sumienie staje się tylko odbiciem moich przekonań. A przekonania mają to do siebie, że się zmieniają. A głos sumienia, jako głos Boga, się nie zmienia. Bo prawda Boża się nie zmienia. A skoro ja postępuję tylko zgodnie ze swoimi przekonaniami, to nie szukam prawdy, bo prawda mi jest niepotrzebna, bo kieruję się tylko swoimi przekonaniami. Wystarczy przekonanie o własnych racjach. Moi drodzy, może to troszeczkę zawiłe. Ja to spróbuję to zobrazować w inny sposób. Gdyby ta teza powszechnie obowiązywała, to usprawiedliwieni byliby również ludzie, którzy popełniali swe zbrodnie z fanatycznym przekonaniem i niewzruszonym sumieniem, że postępują słusznie. Wczoraj uczestniczyliśmy tutaj w Helu w uroczystościach związanych z 85. rocznicą obrony Helu, tak? Niemcy napadły na Hel, tak? I mi się wydawało, że czynią słusznie, tak? No tak im się wydawało, że czynią, tak?
usprawiedliwiamy ich, nawet jeżeli mi się wydawało, że mieli przekonanie, że postępują słusznie, usprawiedliwimy ich, postępowali słusznie, ale postępowali zgodnie ze swoimi przekonaniami, tak? Wiecie, o co mi chodzi? To nie jest tak, że jeżeli ja postępuję zgodnie ze swoimi przykazaniami, przekonaniami, to ja zawsze postępuję słusznie. Rosja napadła Ukrainę. Postępują zgodnie ze swoimi przekonaniami. Dobrze robią? Mamy kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie. Dobrze robią? Postępują zgodnie ze swoimi przekonaniami. Mamy postępować zgodnie z prawdą, która jest zapisana w naszym sercu, w naszym sumieniu. Moi drodzy, opieranie się wyłącznie na osobistych przekonaniach oznacza jednocześnie odsunięcie prawdy, czego owocem może być właśnie zafałszowanie sumienia, które jest moją winą. Jeżeli ja nie poszukuję prawdy, a kieruję się tylko swoimi przekonaniami, które to przekonania z dnia na dzień są coraz płytsze, zresztą widzimy, co się dzieje w życiu społecznym, moralnym w naszej ojczyźnie, prawda? I ludzie mówią, ja postępuję zgodnie ze swoimi przekonaniami. Niemcy hitlerowscy też postępowali zgodnie ze swoimi przekonaniami, nawiązując do wczorajszego wydarzenia. Często zdarza się, czytamy w dokumentach Kościoła, że sumienie błądzi na skutek niepokonalnej niewiedzy, ale nie traci przez to swojej godności. Nie można tego powiedzieć w przypadku, gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega niemal zaślepieniu. Sumienie z nawyku do grzechu może ulec zaślepieniu. Człowiek, który żyje w grzechu, nie przystępuje do sakramentów, nie modli się, nie chodzi na mszę świętą, doprowadza do zaślepienia swojego sumienia. To sumienie już nie potrafi odróżnić, co jest dobre, a co jest złe. I to doprowadzenie do zaślepienia mojego sumienia jest moją winą. Jest moją winą. Moi drodzy, aby mieć dobre sumienie, człowiek musi szukać prawdy. Jeśli pogłębiamy znajomość Ewangelii, jeśli pogłębiamy naszą religijność, tym samym doskonalimy wrażliwość naszego sumienia. Jest również zrozumiałe, że nikt odpowiedzialny nie będzie lekceważył głosu autorytetu Kościoła i sobie przypisywał monopolu na nieomylność w imię wyższości własnej wolności, prawda, nad głoszoną prawdą Ewangelii. Ja wiem lepiej, co mam postępować. Mnie Kościół nie będzie mówił, jak mam żyć. Sumienie to sanktuarium człowieka, w którym odbywa się dialog z Bogiem. To sam Bóg przemawia w ludzkim sumieniu. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie daje, lecz któremu powinien być posłuszny. Moi drodzy, człowiek ma w sercu wpisane przez Boga prawo i posłuszeństwo temu prawu stanowi właśnie o naszej godności i według postępowania zgodnie z prawem Bożym będziemy sądzeni. Wróćmy do naszej modlitwy. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojego serca. Daj mi, Panie, uformować właściwie moje sumienie, moje serce. Oddal z tego serca mojego to, co jest złe, to, co jest grzechem. Daj mi światło Twoje. Daj mi wiarę, nadzieję, miłość, zrozumienie i poznanie. Po co? Bym wypełniał Twoją świętą i nieomylną wolę. To jest właśnie odpowiednia formacja sumienia. To, o czym mówi ta modlitwa. Prawda? Mam poznać wolę Bożą, która rozbrzmiewa w moim sercu i ją wypełniać. Moi drodzy, formacja sumienia, to znaczy szukanie prawdy, nigdy się nie kończy. Sumienie nigdy nie jest ostatecznie uformowane i stale domaga się troski tego cichego dialogu, jaki Bóg pragnie z człowiekiem prowadzić w ciszy jego serca. Dlatego tak bardzo aktualne są słowa tej franciszkowej modlitwy. Rozjaśnij Boże, rozjaśnij najwyższy chwalebny Boże ciemności mego serca, aby mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen.